Staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Adam Michniewicz. Posąg Żyda. Wieś na północy Polski. Mógłbym sam ze sobą się spierać, czy to tak naprawdę Podlasie, czy też Mazury. Skłaniam się jednak ku Podlasiu. Na ogół malownicze tereny, lecz akurat ta opowieść dotyczy takich, których nie można określić inaczej, jak po prostu wiejskie. Wokół inne wsie. Te można już nawet zakwalifikować do dziur. Cóż może przyciągnąć tu człowieka spoza opojów wielkich? Złośliwi powiedzą, iż nic. Brak agroturystyki, komunikacji, sezonowej pracy, pracy w ogóle, dobrych cen, imprez, miejsc służących aktywnemu wypoczynkowi, nieaktywnemu też, kultury wyższej, etc. A to bzdura. Niektórzy odnaleźliby tutaj przystań samotności, idealną dla pisarzy, artystów pędzla, sportowców, osób publicznych pragnących naładować akumulatory gdzieś na krańcu świata. Nie ukrywajmy, że i dla psychopatów, aczkolwiek nie wiedzieć czemu, z reguły stronią od tego miejsca. Być może ze względu na pomijanie go na miażdżącej większości map. To na takich odludnych zadupiach rodzą się pomysły na książkę bądź obraz, albo prawdziwe olimpijskie talenty w biegach na wytrzymałość. Przykładem niech będą kenijskie wiochy oddalone 10 km od sklepu, 15 od szkoły, a setki od świata. W Polsce sytuacja wygląda o niebo lepiej, ponieważ cywilizacja dociera całkiem skutecznie, jeśli tylko ludzie postanowią jej zaufać. Gdyby bowiem wsiąść w samochód, to za niedługo wreszcie uda się dojechać do remizy organizującej technopotańcówkę. Od tej natomiast już rzut kamieniem na cmentarz, a jak wiemy, tradycyjne miejsca pochówku mogą sprawić, że niemożliwe stanie się możliwe. Ta nekropolia była tak stara jak rodzice najstarszych żyjących tuziemców. Mimo to pamięć o jej założeniu przetrwała w świadomości mieszkańców w formie legend przekazywanych ustnie w ciemnych pokojach jako historię na dobranoc. Przechowano je w niemal nietkniętej formie, bez udziwnień. Bo i po co, skoro same w sobie są niebywałe, od początku niesamowite. A nie byłoby tego miejsca, gdyby nie osiedlenie się na tym terenie wspólnoty żydowskiej. Przewodził im mężczyzna, którego imienia nikt nie pamięta. Zarządzał funkcjonowaniem zbiorowości za pośrednictwem grupy doradców, fachowców w swojej dziedzinie, a co ciekawe, nie było wśród nich samych bankierów. Pożycie z rdzennymi mieszkańcami wielkich opojów układało się we wspaniałej harmonii. Nigdy nie dochodziło do jakichkolwiek prześladowań czy niezgodności o ziemię, budynek, cokolwiek. Przybysze po sprowadzeniu się do wioski nabywali uczciwie na drodze negocjacji, po których obie strony były zadowolone. I tak oto Polacy i Żydzi wspólnymi siłami udręczeni koniecznością dalekich eskapad w celu pochówku najbliższych postanowili finansować i zbudować cmentarz. Jeden wspólny, chociaż z wyznaczonymi parcelami dla jednych i drugich, ze względu na dalekowzroczne plany do budowania kaplic różnych religii i wyznań. To było przepieczętowanie losów bohaterów tej opowieści. Zbudowane tutaj mieszkanie służy im do dzisiaj. Tereny poszerzały się, a przyjaźń międzykulturowa zacieśniała. Do czasu.
Dotąd aż nie nastała wojna, która nie ominęła opojów. Tym dziwniejsze, iż fenomenem wielkich było to, że są mniejsze niż małe. Żołnierze Rzeszy trafiali wszędzie. Siali zamęt, mordowali Żydów, przeganiali Polaków, a pośród tych drugich wyrastali jak grzyby po deszczu żniwiarze. To był koniec wspólnoty, której próżno szukać gdziekolwiek indziej. Dodatkowo zdewastowano symbol przymierza. Podlaska nekropolia świeciła teraz skruszonymi nagrobkami, wygiętymi krzyżami, a po stronie mojżeszowej ledwo miało co odróżniać się od wysokiej trawy. Zaczęto grzebać na prędce nazistów. Ostateczny kres opojów. Na szczęście wraz z końcem wojny odnalazł się ktoś, kto pamiętał lepsze czasy. To był rok 1950. Mężczyzna był najmłodszym z synów pierwszego żydowskiego osadnika na tych terenach. Pieniądze schowane w podziemnym schronie nie dostały się do rąk Niemców i szabrowników, dlatego postanowił zrobić z nich pożytek i odnowić cmentarz. Nie minął rok, a duża część nagrobków wyglądała jak dawniej. Nie przeszkadzał im nawet cień topól i brzóz posadzonych, aby jak najszybciej zalesić teren. Wokół postawiono dwumetrowe słupy z wydrążonymi krzyżami i gwiazdami Dawida, po 12 na każdym boku kwadratu, z czego krańcowe były wspólnymi dla sąsiednich ścian. Znikało piętno swastyk dzierganych na kamieniach, a miejsce przyjaźni obojga narodów znów stawało na nogi. Budowy jednak nie dokończono. Bogaty inwestor zmarł, zatajając chorobę, która nękała go już w czasie wojny. Na cmentarzu po latach miał stanąć jego pomnik. W okolicy wszyscy wiedzieli, że jest dzień w środku lata, gdy lepiej nie wchodzić na cmentarz Żyda, jak go nazywano. Wszyscy bez wyjątku, również dzieci, które potrafiły już słuchać i mówić, znały jedną z podstawowych zasad życia w tej, na ogół nie oferującej zbyt wielu rozrywek miejscowości. Można było się wykupiać, trącać patykiem felgę ze starego roweru, tak by ujechało jak najdalej, strzelać z procy, a nawet od czasu do czasu wybaczało się rzucanie kulkami gnoju. Nie trzeba było natomiast zabraniać kręcenia się przy nekropolii, gdy zbliżał się 10 sierpnia. To ci każdy powie. Wołano jak na potwierdzenie najoczywistszych spraw. Starzy stronili tak samo, gdyż lepiej nie prowokować, jak co tam siedzi. Przyjezdni takich rzeczy nie wiedzieli. Mieszczuchy, ponieważ takich idiotycznie nazywano, nie wysłuchiwali przestróg bez potrzeby. Przechodzenie na skróty i między murami w lipcu, czy też wczesną jesienią, albo fotografowanie kaplic okazywało się zupełnie nieszkodliwe poza sezonem. Wówczas miejsce jedynie straszyło, ale i przyciągało. Dwóch braci ze Śląska przebywających z rodziną na wakacjach u babci i wujostwa bardzo skutecznie radziło sobie z nudą. Właściwie do tego stopnia, iż ona ich nie dotykała, a w zasadzie i nie śmiała się do nich zbliżyć. Damian liczył sobie 20 lat, Tomek 17. Drugi z nich, choć już prawie dorosły, znajdował się pod opieką starszego, lecz nie przeszkadzało mu to, bo przecież w razie czego odpowiedzialność nie spadała na niego w pełnym wymiarze. Poza tym, miał poznawać tu ludzi za pomocą bardziej doświadczonego, ale też mniej uwiązanego przez rodziców przyjaciela. Przyjaciela, gdyż rodzeństwo zwykle sprawiało wrażenie nierozłącznego. I tak też to funkcjonowało od pierwszego dnia po przyjeździe w zapomniany świat, który według obietnic rodziców miał zwać się Krainą Polskich Jezior. Ta. Jasne. Kumpel z lat szczenięcych Damiana, Wojtek, znał okolice lepiej niż swą dziurawą kieszeń. Historię cmentarza opowiedział mu już przy okazji wakacyjnych włóczęg we dwójkę, a do Tomka dotarła ona dopiero dziś. Kiedyś tam pójdziemy, jeszcze w te wakacje. Trzymam was za słowo, krzyknął 17-latek podniecony. Ale rodzicom musicie powiedzieć co innego, zaznaczył Wojtek. W przeciwnym razie nie ma szans, że nas puszczą. Ciebie też? Zdziwił się Damian. No wiesz, moja rodzina i tak wie, jaki ze mnie włóczęga, ale
Nikt z miejscowych by się tam nie wybrał w nocy. Co innego z waszym wujostwem. Oni martwią się o mnie bardziej niż rodzony ojciec. Zatem postanowili. Kolejne dni miały upłynąć na planowaniu i ustalaniu wspólnej wersji. Pójdą na imprezę w tak zwanej stodole, czyli miejscu zabaw młodzieży, znajdującym się 3 wsie dalej, zupełnie w drugą stronę od nekropolii. Na szczęście Wojtek posiadał samochód. Kiedy wrócicie? Zagadnęła bez pretekcjonalnego tonu matka chłopaków. Powiedzmy o 4:00? Jak wracacie? Wszyscy wrócimy z Wojtkiem. Może jeszcze kogoś weźmiemy do malucha. On i tak nic nie będzie pił, bo jest na antybiotyku. O 17:00 już byli u kolegi, aby zająć się zabijaniem czasu w ciekawszym towarzystwie niż młodsze kuzynostwo oraz zastępy cioci wujków. Na strychu czas leciał szybciej niż mogłoby się wydawać, szczególnie dla Tomka. Podniecenie rosło z minuty na minutę, lecz zwiększał się też lęk przed nieznanym. Nadchodziła nowa, niebezpieczna przygoda. Wielkimi krokami zbliżał się też koniec urlopu, więc to była ich ostatnia szansa na zapamiętanie wakacji. Wtem do drzwi zastukała mocarna pięść, która nie czekając powędrowała ku okrągłej klamce. Do pokoju wtargnął energicznie Paweł, starszy brat Wojciecha, o aparycji recydywisty, jednak uosobieniu starego bibliotekarza. Damian i Tomek znali go tylko z opowieści, gdyż ten zwykle przebywał w Warszawie, gdzie uczył się, a potem założył warsztat samochodowy i wreszcie ożenił. Szedł zatem, a młodzi mężczyźni oniemieli. 28-latek wypełnił szczelnie framugę masywnym ciałem. Od tego momentu mógłby stać się autorytetem Damiana, początkującego kulturysty. To jak, zbieramy się? Puścił dziarsko w przestrzeń w pokoju na poddaszu. Chyba, że dla was za wcześnie. I wyciągnął rękę po kolei do każdego z młodszych chłopaków. W ogóle jest za wcześnie. Ruszymy, jak zacznie się ściemniać. Chodźcie teraz, to zobaczymy więcej rzeczy i kupimy jeszcze coś dla urozmaicenia wieczoru. Wyszczerzył zęby. Po tych słowach ustalili jeszcze kilka spraw i wyszli. W drodze do sklepu dowiedzieli się, że Paweł przyjechał dziś rano i za namową Wojtka postanowił wzbogacić wyprawę o dodatkową atrakcję. Prawdziwą opowieść o tym, co naprawdę wydarzyło się przed laty. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. W sklepie zaczepiły ich 2 koleżanki z opojów małych, czego skutkiem było wybranie się do stodoły. Przynajmniej nie trzeba będzie kłamać, podsumowali kaprys losu Ślązacy. To fakt. A dodatkowo, ta mała przeszkoda wydawała się wręcz odpływać w korzyści. Po pierwsze, pomogła zawrzeć nowe znajomości, a przecież w tym wieku było to podwójnie ważne. Po drugie, potencjalnie dostarczała dodatkowej mroczności już nie wieczornemu, a nocnemu spacerowi. Nie przewidzieli niestety ubocznych skutków, jakim bezdyskusyjnie stało się lekkie upojenie alkoholowe. Na razie lekkie. Mimo wszystko do wyjścia zaczęli się kierować jeszcze zanim ich porządnie sponiewierało. Znajome, choć bardzo chciały, nie mogły iść z nimi. To był ich męski wieczór. Tylko dla prawdziwych facetów. Jeśli widzieliście kiedyś okładkę horroru, w którym grupka przyjaciół stoi zwróconymi plecami w stronę widza, a frontem do nawiedzonego domu, do którego mieli za chwilę wejść, to jesteście w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądali Tomek, Damian, Paweł i Wojtek. Po wyjściu z Fiata 126P zastygli w przejęciu, jakby przypominali sobie wszystkie przestroki, które spadały na ostatnie pokolenia nastoletnich łamaczy prawa. Dotąd dużo mówili i zgrywali twardzieli, lecz życie potrafi w jednej chwili zweryfikować, kim jesteśmy. Postanowili zostawić na razie amunicję w bagażniku. Oczywiście nikt nie powiedział tego głośno, ale woleli wejść w mury jako zupełnie trzeźwi. Zatem, nie wspominając o konieczności wywietrzenia z organizmu procentów, poczęli rzucać pomysłami. Stanęło na... Powinniśmy obejrzeć to wokół. Zobaczycie dokładnie te wieżyczki, czy jak to nazwać. Na swoje przyciągnął resztę 28-latek. To nie ma na co czekać. Rozdzielamy się? Nie, zgłupiałeś? Nie będę 2 razy objaśniał tych znaków. I wskazał na wysokie słupy. O gwiazdach Dawida myślę nie muszę wspominać. Mieliśmy historię, burknął drugi z tutejszych. Nie rób z nas idiotów.
i obeszli ponury obiekt w koło, zapoznając się z oficjalnymi podaniami, datami i niedyskutowanymi wersjami. Na te budzące wątpliwości czas miał nadejść już niedługo. Mimo to było ciekawie. Dla wszystkich była to właściwie pierwsza naprawdę interesująca lekcja o minionych czasach. Ale nie tylko po to tu przyszliśmy, prawda? Zakończył oględziny warszawski przewodnik, po czym pchnęli żeliwną, ciężką bramę skrzypiącą jak zużyta wojskowa prycza. Ładnie, co? Pod ciężarem drzwi strzeliła gruba gałąź. Matko! Wystraszył się któryś. No ładnie, ładnie. Się tak nie zachwycaj. Tylko idź dalej. Uuu! Dlaczego mnie to wcześniej nie było? Istotnie, widok, choć diaboliczny, to wchłaniający w siebie obłędne spojrzenia. Sceneria czarno-białego horroru z muzyką na żywo wprowadzała w obrotowy trans. Z chwili zadumy wyrwał ich najmłodszy Tomek. A piwo? Daj kluczyki, zawołał do Wojtka. Złapał je i razem z Damianem wrócili się przez bramę. Tylko nie idźcie dalej. Nie daruję wam, jeśli coś ciekawego mi ominie. Z błyszczącymi oczami odtworzyli wydeptaną w trawie ścieżkę, a po niespełna minucie... trzask. Co? Ryknął brat, a za nim z bramy wyskoczyli obijający się o siebie miejscowi bracia. Nic, butelka się nie potłukła. Gałęzie tu jakieś, czy co? Pozostała trójka była nie tyle wystraszona, co zaskoczona. Wszystko gra, przecież nie myśleliście, że mnie martwi porwą. Tępy kacapie, nie trzeba się tak od razu drzeć. Wycisnął przez zęby Damian, chwycił go za sweter, a potem podniósł jedną ręką na nogi. Paweł, nie mówiłeś, że mamy wódkę zamiast piwa, zauważył zmieniając temat ten, który spowodował zamieszanie. Na cmentarz? Piwo? Jak jakieś żule? Z niedowierzaniem odparł mężczyzna. Co za pomysł. Na rzecz zwiedzania tajemniczego miejsca zrezygnowali z dalszego droczenia się. Główna aleja nie miała więcej niż 1,5 metra, a i tę przestrzeń mocno ograniczono, gdyż zdążyła zarosnąć gęstą i długą trawą, która skutecznie utrudniała szybkie przemieszczanie się. Nie było to może takie złe, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności. Lokalizację ograniczał z jednej strony las, z przeciwnej polana, a z pozostałych, choć rzadszy, to wciąż jednak las. Zatem zmobilizowali się w ciasną grupkę, jak gdyby zewsząd ograniczały ich ostre włócznie. Tak czy inaczej, ani razu nie myśleli o ucieczce. Blask latarek badał nagrobki i dróżkę niczym niewidomy palcami, gdy czyta na kartce wypukłości alfabetu Braille'a. Szczęście im sprzyjało, a noc najwyraźniej okazała się bezwieczna. Zwierzęta podarowały sobie tym razem ciarkotwórcze szmery i oślizłe rechoty. Wzrok zdawał się wyczulony na światło ze snajperskim wdziękiem, dzięki czemu rejestrowali w średnim stopniu zatarte nazwiska, martwe ptaki, złowieszcze refleksy płonącego dziś księżyca, wrokie garby nagrobków, ale do samego końca nie spostrzegli... Oto i on! Syknął niby zdegustowany Paweł. Reszta wzdrygnęła się, gdy usłyszała niezapowiedziane odsłonięcie pomnika. Odarcie z szlafroka nocy, bowiem nie wiedzieć czemu, smukła sylwetka ujawniła się w ostatnim momencie, a przecież jest wysoki, nie sądzicie? Skala 1:1. Cieszący się złą sławą posąg Żyda, dokończył. Wykuty w twardej materii, o dziwo nie nadgryziony nazbyt zębem czasu, pomnik imponował kunsztem wykonania. Dobrze zbudowany mężczyzna z długimi, lecz nieprzesadnymi pejsami w kapeluszu o niewielkim rondzie. Ubranie także tradycyjne, eleganckie. Marynarka ledwie zarzucona, bodaj w kratę, zahaczała się jedynie o ramiona, a pod nią dumnie prezentował się kubrak, dokładnie opinający nielichy tors. Buty stwarzały iluzję wypolerowanych na wysoki połysk. Niby Żyd, jak każdy inny, ale nie ten... Bił od niego gniew, a to za sprawą kilku czynników. Mistrzowsko wykonanych, rzeczywiście patrzących oczu, noża wetkniętego ostrzem do dołu w dłoń i zaburzonego pionu, przywodzącym na myśl krzywą wieżę w Pizie. Zwrócony był na południe, więc pod kątem.
Nie stał w centrum, mimo to teraz, kiedy poddawali postać pobieżnym oględzinom, szczerze dziwili się, iż nie spostrzegli go od razu. Kiedy taki ktoś nie chce, by go zauważono, to go nie zobaczysz. Wyskoczył niespodziewanie Tomek, niby w transie zachwycenia. Co? Mówisz, jakbyś gadał o żywym człowieku, zaskamlał Wojtek nieudolnie, kamuflując wrażenie gęsiej skórki. A słyszałeś ty kiedyś, braciszku, jak to było naprawdę z tą figurą? Zagadnął retorycznie Paweł. Nie? Oczywiście, że nie, ale ja wam powiem. Tylko niech mi się lepiej język rozwiąże. Sięgnął do małej torby przewieszonej przez ramię i natychmiast wyczarował 5 kieliszków. Nawet 1 na zapas. 6 rozbiłem, jak otwierałem barek. Chwytajcie i osiądźcie wygodnie na kocu, bo ten kamień jest strasznie zimny. Pół godziny później mężczyzna snuł opowieść w najlepsze, a była to ta najprawdziwsza miejscowa legenda, jaką wydobył kiedyś od podpitego staruszka sąsiada, który pamiętał więcej informacji z pierwszej ręki niż ich rodzice, Wojtka i Pawła, razem wzięci. Ale to wcale nieprawda, że umarł z powodu choroby. O nie, a przynajmniej nie do końca tak było, bo widzicie, ten Żyd miał ogrodnika. Słowo daję, jak można zatrudnić do domu takiego zapijaczonego kuternogę? Rzucił przez ramię konspiracyjnym tonem, jakby chciał bezpośrednio uzyskać informacje od rzeźby. Podobno wykleła go nieraz już cała wioska, taki był wredny i upierdliwy. A w dodatku nie krył się z antysemityzmem. Co ty gadasz? To po co on go zatrudnił? Człowieku, tamten facet nic sobie z tego nie robił. Wierzył w ludzi i liczyło się dla niego jedynie to, że kulawiec miał rękę do roślin. To fakt. Do doboru pracowników to miał zawsze nosa. Nigdy nie stracił. No, może tylko tym właśnie razem się przeliczył. W tym momencie gawędziarz zamaszyście przeciągnął po reszcie wzrokiem, a gdy nikt mu nie przerwał, kontynuował. Nie wiem jak, lecz pijak znalazł sposób, aby stale gościa podtruwać. A to taka choroba, zauważył Damian. I tak i nie, ciągnął najstarszy. Widzicie, Żyd pewnego razu złapał Brudasa za rękę, a ten rzucił się do gardła. Szamotali się, no i masz. Bezpośrednią przyczyną zgonu był zawał serca. To przez leki, jakie przemycał mu starzec, w sobie tylko znany sposób. I stres. Skąd wiesz, że go jednak nie udusił? No bo nie dałby rady. Tamten był młodszy i naprawdę silny. Fakt. I wtedy postawili posąg? 6 miesięcy później. Uroczyste wydarzenie. Wyglądał tylko trochę ładniej niż teraz. Stał prosto i podpierał się na stylowej lasce, chyba secesyjnej. Zakończył Paweł i czekał na reakcję. Laska? Skąd laska? On ma w ręce nóż, zauważył coraz bardziej podchmielony głos. Tak, o to właśnie chodzi. Teraz ma nóż. Przez pół roku trzymał laskę aż do rocznicy swojej śmierci, kiedy to na cmentarzu groby sprzątał jego ogrodnik. Po co? Zapytał Tomek. Zabił go, a teraz sprzątał grób? Nie, nie o to chodzi. On zawsze to robił. Jako ogrodnik pracował też tutaj, dbając o rośliny, wyrywając chwasta, a przy okazji zamiatając pomniki. Wytłumaczył i powrócił do sedna sprawy odurzony i ośmielony kolejnym kieliszkiem czystej. Tego wieczora, bo to wieczór był, bawiło się tu kilku chłopaków. Ogrodnik, długo się nie zastanawiając, złapał za nóż, którego używał do ucinania łodyg, bardzo ostry i popędził za małymi zbójami. Na dzieci? Obruszył się jeden Ślązak. Nie przerywaj, skarcił zataczającym się tonem drugi. Bieg, żeby ich nastraszyć, chociaż kto go tam wie. W pewnym momencie spostrzegł się, że jest blisko Żyda, a ten na niego patrzy, mimo iż wcześniej zwrócony był na północ. Mówiłeś na południe. I sparaliżował go strach. Nie przeszkadzał sobie Paweł. W ręku trzymał laskę z rzeźby i nie mógł się poruszać, a posąg, milcząc, podciął mu gardło. Nikt nie zauważył zbiegu okoliczności? Nie mogli. Poczciwy Żyd na stałe schwycił nóż i
pochylił się na południe dopiero po pogrzebie starego pijaczyny. Zobaczcie. I wstała. Następnie wskazał na swoje miejsce. Widzicie, na czym siedzimy? Reszta też powstała i nie wypuszczając z rąk butelek, zaczęła odcyfrowywać napis na płycie. Ireneusz Ewok. Ireneusz Ewok. Plewok. Zatarło się, poprawił Wojtka brat. Zmarł 10 sierpnia w środku lata, jak mówiliście, przypomniał sobie Damian. Dzisiaj jest 10 sierpnia, zaczął się Tomek. Podnieśli głowy, Żyd przyglądał im się złowieszczo, a zarazem badawczo. Mrużył oczy, jakby się czegoś upewniał. Żyd przyglądał im się złowieszczo. Wrzasnęli. Nie mogli przesunąć nóg ani o centymetr. Mięśnie powoli wiotczały, dłonie nie wypuściły butelek, a z tych kolei zdrowo lała się pozostała wódka, rozpłyskując się o kamień i wsiąkając w ziemię. Strach pożerał mięśnie młodych mężczyzn. Na zdrowie! Uśmiechnął się posąg i zaczął rechotać. Śmiał się okropnie, wył z uciechy, a młodzi nigdy jeszcze tak nie przebierali nogami. Obserwował ich, gdy mknęli do bramy i rżał. Paweł, Wojtek, Tomek i Damian jakimś cudem zbiegli wreszcie i nie zatrzymali się, dopóki koła malucha nie toczyły się już po polnej drodze, o kilometr od bramy cmentarza. Zahamowali ostro, aż piach dodatkowo wspomógł gęstą noc, zasłaniając szyby. Przez moment milczeli, rozpamiętując przeszywający śmiech. Jeden z nich, nie wiadomo który pierwszy, oprzytomniał. Dlaczego nas puścił? Chyba nigdy wcześniej nikt z nim się nie napił, co? To absurdalne wytłumaczenie, choć niemal nie do przyjęcia, wydało się jedynym słusznym. Cokolwiek było przyczyną, więcej nie rozmawiali ze sobą o 10 sierpnia 2001 roku. A Żyd już nie chwycił za nóż, powracając do laski opartej o północną stronę piedestału, odzyskując tym samym dawną dumę. Odpuścił mieszkańcom, cmentarnym hienom i ogrodnikowi. Natomiast Damian zakończył przygodę, mówiąc prorocze słowa. Ktoś to kiedyś opisze i włoży między bajki. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski.